kolejna wiadomość od doktora. Peter, nie chcę zapeszać, ale problem, który teraz zgłębiam, może nie tylko postawić projekt na nogi, ale też rozwinąć go w niewyobrażalnym stopniu. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Nawet zakręcenie kurka przez Normana. Mam nadzieję, że to wypali. Praca doktora jest zbyt ważna, żeby jej nie skończyć. Mniam, mniam. Howard! Kopę lat! Jak tam PG? Kiepsko się dzisiaj czuję. Tęskni za kuzynami. Mamy za sobą burzliwy okres. Właściciele budynku, w którym mieszkaliśmy, przeznaczyli go na coś innego i musieliśmy się przenieść do Fist. Tak mi przykro. Właściciele domów w Nowym Jorku bywają bezduszni. Kiedy wyrzucili mnie z mieszkania, wypuścili wszystkie moje ptaki. Tylko PG mnie odnalazł. Próbowałem znaleźć resztę, ale noga mi doskwiera i w ogóle. Wiesz co? Kręcę się po mieście. Może ja ich poszukam. Naprawdę? O rany. Dziękuję. Zadzwoń, jeśli któregoś znajdziesz. Hej, Jeff! Słyszałem o ceremonii. Gratulacje! Będę szczęśliwy, jak to się skończy. Ciężarówka pełna demonów to mniejszy stres niż przemówienia. Ale dzwonię w innym celu. Co tam? Dostałem cynk, że widziano demony na placu budowy Fiska w centrum. Żona urwałaby mi głowę, gdybym opuścił ceremonię, ale pomyślałem, że może mojemu znajomemu ta informacja się przyda. Rozumiem. Zakręcę się tam i odezwę później. Słuchaj, co do publicznych wystąpień, wyobraź sobie wszystkich w bieliźnie. Może nie Osborna, albo wiesz co, nieważne. Warto korzystać ze swoich talentów. Hej, Howard. Chyba znalazłem jednego z kuzynów Fidziego. Szare plamki. Właśnie zapaskudził mi kostium. Clarence, mały diabeł, ale jaki uroczy. Pogłaszcz go po głowie i pokaż, w jakim kierunku ma lecieć. Znajdzie mnie. Nie ma sprawy. Z innymi zrobię tak samo. Z moją oddaną publiką. Chcemy się tylko przejechać! Ci szaleńcy kogoś zabiją, jeżdżąc w ten sposób. Młodzieńcze, proszę w tej chwili zatrzymać ten samochód! Dostawa do klienta! I na tym kończymy naszą wycieczkę po Nowym Jorku. Thank you.
Operacja jest prosta, ale bardzo ważna. Mierzy skażenie powietrza znacznie skuteczniej niż jakiekolwiek urządzenie w mieście. Złe powietrze szkodzi przede wszystkim dzieciom i starszym. Była bardzo ważna dla mamy. Jeśli wierzyć tym danym, stężenie dwutlenku siarki znacznie przekracza normy. Coś mi mówi, że przyczyna tkwi w wadliwych układach wydechowych. Jeśli pobiorę świeże próbki, może będę w stanie zidentyfikować model i go zgłosić. Dobra, pobrałem. Chyba mi to szkodzi. Dobra. Jeszcze tylko kilka próbek. Ale to śmierdziało. Jeszcze tylko kilka. Dobra, zdaje się, że mamy trójkę winowajców. Teraz muszę im zrobić zdjęcia. Strykanie fotek. Jak za dawnych czasów w Bugle. Życie było wtedy takie proste. Jeden z głowy. Idealnie. I gotowe. Wysłane. Te auta niedługo znikną z ulic. A wszystko za sprawą miejscowego spider-ekologa. Szybki wywiad na vloga? To naprawdę ty! Mówią o tym w serwisach informacyjnych. Kolejna potyczka Spidermana z przebranymi za demony strzelcami zagrażającymi Nowojorczykom. Nasz rozmówca jest w centrum wydarzeń. Jesteś na antenie. Tak, wiesz, to się działo na terenie dawno zamkniętej stoczni. Tam nie było żadnych niewinnych ludzi. O,
oto twoja ekspercka analiza? No to pozwól, że ja podzielę się wiedzą ze źródeł, które pozyskałem w trakcie mojej wieloletniej kariery dziennikarskiej. Ta stocznia była filarem działalności Fiska. Używał jej do przerzutu broni, granatów, sprzętu wojskowego. O, to wiele wyjaśnia. Proszę, jak nagle otwierają się oczy. Ale zaczekaj, to jeszcze nie koniec. Kiedy Spider-Man próbował okryć się chwałą i gonił jedną ciężarówkę, druga uciekła. Wyładowana po brzegi nielegalną, śmiercionośną bronią. Fisk mimo wszystkich swoich wad nigdy nie pozwoliłby na to, by ktoś użył jej w naszym mieście. Ale demony, przecież to nieprzewidywalni szaleńcy i sekciarze. Nadal czujecie się bezpiecznie dzięki Spider-Manowi? Już jestem, Jeff. Co widzisz? Znajdźcie resztę, zabić wszystkich. Wygląda na to, że demony zajmują teren Fiska. Dasz radę? No jasne. Macie czego chcieliście! Nie zabijajcie nas! Teren Fiska należy do nas. Nie mów, Hop. Cześć, Willy. Ty. Ładne wdzianko. Wyszczupla. Przestań się wtrącać. Czekaj, demony. Kto im przewodzi? Uratuj moich ludzi, to może ci powiem. Ratuję zbirów przed innymi zbirami. Tego raczej nie miałem w planie. Nie wymienię się!
Proszę, może oszy na to! Zostańcie tu, czekajcie na policję. Jasne! Lepiej oblecę wieżę. Może znajdę ludzi Fiska. Przykułem ich uwagę, muszę szybko znaleźć ocalałych. Mięśniaku! Yeah!
jestem kogusiem! Nie wolno ten w porządku? Tak. Tak. Dzięki. Fisk, twoi ludzie są bezpieczni. Teraz twoja kolej. Kto jest szefem demonów? Może tam jest, a może nie. Sprawdź na dachu. Brakowało mi jego mętnych gadek. No bez jaj! Dalej! Udało się? Jej! Doszło mi słuchy o śmigłowcu z kulą do burzenia? Ta sprawa z demonami się skomplikowała. Spokojnie, Yuri, załatwię to. Dam radę. Rakiety! Ten śmigłowiec niszczy miasto. Wiem! Musisz go powstrzymać. Wiem! Mógłbyś ratować świat trochę szybciej? Pracuję nad tym. Odezwę się później. Obym tego nie żałował. Cześć! Czy to lot do Newark? Obawiam się, że musi pan zatrzymać helikopter! Jeden silnik z głowy. Pora na drugi. To jest twój wielki plan? Zastąpić Fiska? Fisk to dopiero początek! Wymyśl coś i to jak najszybciej! No to chyba wymyśliłem!
kokopit, dasz radę! Mam to! Maski są genialne. Skąd je macie? Mój stalny! Dzięki! Są gdzieś w necie? Jest! Wait! Hej, Yuri. Złapałem bandziorów, ale... Ale co? Weź ze sobą drabinę. Hey, Miles! Ty, psychofan! Kurde, muszę biec. No idziesz? Nie, muszę iść do ratusza na ceremonię taty. No tak, przekaż mu gratulacje. MJ, ceremonia już się zaczęła? Jeszcze się szykują. Gdzie jesteś? Utknąłem w pracy. Niedługo będę.